I witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 10. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet, w którym VBW Arka Gdynia pokonuje KS Basket 25 Ekstraklasa Spółka z Bydgoszcz 80-63. Są z nami zawodniczka zespołu z Bydgoszczy Weronika Papiernik i trener główny Piotr Kulpeksza. Krótki komentarz do meczu. Gratulacje dla zespołu z Gdyni. Myślę, że ten wynik nas nie satysfakcjonuje. Same sobie stwarzamy problemy podczas gry, nie wykorzystując łatwych rzutów i wykonując dużo strat. I myślę, że cały czas mamy dużo do poprawienia i do pracy nad sobą, ale cały czas to robimy i liczymy na to, że w końcu ta praca przyniesie efekty. Dziękuję. Gratulacje do zespołu z Gdyni. Na pewno były skuteczne. Ich zagraniczne zawodniczki nas demolowały pod koszem. Tak jak Weronika powiedziała, my cały czas od początku sezonu mamy kłopot ze skutecznością. Dochodzimy do prostych sytuacji rzutowych, których nie wykorzystujemy. Niestety to nie dość, że nie trafiamy, to napędza przeciwnika z szybkim atakiem w drugą stronę. I tak naprawdę zamiast zdobywać 2 punkty, tracimy 4. To podcina skrzydła, aczkolwiek dzisiaj i tak muszę przyznać, że nasz zespół, mimo tego, że zostaliśmy stłamszeni w pierwszej połowie, podniósł się, walczył i na pewno słowa uznania, bo mówię, mimo niekorzystnego wyniku walczyliśmy do ostatniej minuty i na pewno zespół z Gdyni musiał się napracować na to zwycięstwo. Dzięki bardzo. I witam serdecznie na drugiej części konferencji prasowej. Po meczu 10. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet, dla przypomnienia, VBW Arka Gdynia pokonuje KS Basket 25 Ekstraklasa Spółka z Bydgoszcz 80-63. Są z nami zawodniczka zespołu z Gdyni Kamila Podgórna i trener główny Filip Mecdach. Poprosimy o krótki komentarz do meczu. Wiedziałyśmy, że zespół z Bydgoszczy zawsze walczy i z takim nastawieniem też pewnie przyjechał, lecz my od początku narzuciłyśmy swoją grę i to nam zaprocentowało. Wiedzieliśmy, że musimy wyjść dobrze w obronie i to właśnie taki przyniósł nam rezultat. Aktualnie jesteśmy w ciągu, co 3 dni gramy mecze i też nie jest łatwo, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj każda zawodniczka mogła wyjść na parkiet i dołożyć tą cegiełkę do tego meczu. Jedyne, co może nie cieszyć, to liczba strat, ale to na pewno nad tym popracujemy. Dziękuję bardzo. Coach. Can only be happy with my players and with my team, because we prepared well the game and we asked also the players okay to go from the beginning, just like it was against Polkowice, so with a good intensity, a good focus, and this is what we did. And it was also today an option and a possibility to give some players who are not that much playing in the first team, because okay, for the moment, if we have big teams, we are counting a lot on the first 7 main players, so it was also an option okay to bring everyone now on the floor. The only negative thing we can say about our performance is the 19 turnovers, so this is something okay we have to correct and we have to do better in the future. Thank you very much. Dzięki bardzo.